Nowoczesny defibrylator i pompę infuzyjną warte 10 tysięcy złotych zakupiło Leszno dla drugiej karetki, jaka w ramach inicjatywy Akcja Karetki przekazana została ogarniętej wojną Ukrainie. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak podkreśla, że to wspaniała, całkowicie oddolna inicjatywa, dobrze przemyślana i zorganizowana. Akcja Karetki to pomysł kilku osób z Leszna i okolic. Zakup ambulansów możliwy był dzięki pieniądzom, jakie udało się zebrać od ludzi dobrej woli i firm, które zdecydowały się wesprzeć akcję. Doposażając drugi ambulans o pomoc, zwrócono się do leszczyńskiego samorządu, który nie odmówił i zdecydował się wyasygnować z miejskiej kasy kwotę 10 tysięcy złotych na zakup niezbędnego sprzętu. Karetka trafi do Stryja, miasta, z którym Leszno współpracowało jeszcze przed wojną, a stamtąd zadysponowana zostanie tam, gdzie będzie najbardziej potrzebna. Pierwszy ambulans zorganizowany i przekazany w ramach inicjatywy Akcja Karetki służy już Ukraińcom, a jego losy można śledzić na instagramowym profilu pol.k01. Niebawem dla drugiej karetki uruchomiony zostanie profil pol.k02.